O kurwa, jeszcze formujące okrążenie. O kurwa, co jest? I pisze manual control, a nie było manual control. Ale wiecie co, ja nawet nie wiem jak są zakręty na tym torze. Ej, ja... Powoli się na formującym nauczysz, nie martw się. Masz tylko dwie opcje, lewo albo prawo. A my kierownica nie działa. Teraz się muszę szybko na wajchę przyjąć. O, nic nie widzę. Jaką mam prędkość utrzymywać? 120. Gdzie jest? A, to. Dopiero później. Ciężko to w ogóle dobić do tych 120 z tymi samochodami. Get closer to your leader. Ja mam kierownicę już w bok postawioną. Kurna macie. Ja już też. Dzwon. Ale ja na samym starcie mnie wypierdzieliło w te. W pandę na prostej tam cię puściło. Nie no. Nie mam mapki, nic nie mam. To jest ze mną Cortez. Ja. Dobrze nam Kual poszedł. Dobrze, no. O. I co, pasatem mnie gonisz? Tak. Próbuję. To jest 120, czy maj? No mam wycieraczki. Green, green, green. Cortez is now leading. Kurde, biegu nie zmieniłem. On your right. Atakujecie jakiś tył napęd. Hold your line. Clear right. On your right. Still there. Still there. Love him. Hold your line. Ah, yeah, 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 yeah. Ooh la la. Still there. Right side's clear. Okay, Dominic. Decent start. We can build something from here. Ten był ostrzejszy chyba zakręt. Nie, ten. Car left. Clear left. Myśliwy, będziemy mieli własny wyścig. Ale wiesz co, mi na dodatek obraz strasznie głupieje. Jakoś tak mi się synchronizacja gubi. Podwójnego stopera. I punkt uno, znaczy ciśnij. Duo 3. This is brilliant, keep it up. You're leading. To już zrobili jedno okrążenie. O kurwa, jakie tu dziury, ty. A złapałeś pobocze. Ja nie wiedziałem, że to jest pobocze, myślałem, że to asfalt, a nie szary piasek. Car left. Clear left. Left side. Still there. Trochę mnie czasu naprawiają. Clear left. Gdzie cię tam wyrzuciło? Nie? Guzik też się nie. Czemka. Ja nie mam pit stopu. Co ci robię? Tego. No, ale to nie za automat... Jak? Uwaga, bo mogę za szybko pojechać. Naprawiają za chwilę. Dobra. Straszenie się udało. Ja nawet tak teraz... jadę. Gonimy teraz ten napęd. Go, go. Ty sobie już softy guzik. No nie mam ustalonej strategii, nie? I generalnie no, się pada trochę. Już wiem, tu się robi to, co za... No dobra, doganiamy ich. Acknowledged, pit stop requested. The pit crew is ready. Ale to takie zajeżdżanie. Car right. Clear right. The leader's just done 125.7.
Cortez. Behind is pitting. Dobra, nie mogę przekroczyć. Ej, gdzie mam się zatrzymać? Kurde, tu. Przejechałem. Widzisz popiskowy? Nie, mam krzywą pierę. Obowiązkowy, mnie już naprawiają trzecią minutę, zaraz zaczną. A co za Uno stoi? Przede mną? No ja nie mogę się ogarnąć. Mam ustawiony tutaj z boku pit stop. I... Protect is clear, push. O, teraz się chyba wzięło. Ja nie chcą go zrobić, skubańcy. A rozwalonego masz tego uniaka, ty. Nie widziałeś mojego? O, ja cię będę teraz naprawiać pół godziny. 5 sekund kary, nie wiem za co. A chyba jak ten, jak miałem kontakt z wujkiem, to żeśmy jechali już po drugiej stronie kreski. Ej, co jest grane? Warning for... Ja chyba muszę kółko zrobić jeszcze raz. Ale wiksa. Ale długo naprawiają i ja nie mogę. Było popsutym jechać. No nie no, miałem kierę od 90 stopni przekręcone. Zdążę zajarać. Uderzył tam? Tak. Drive. Dlatego nie chcieli cię zrobić. Miałem silnik. Nie, po wyjeździe dostałem. Ha! Nie, silnik wybuchł, kurwa, chodził na trzech cylindrach i wybuchł w finale. That's 20 minutes to go. Co ja mam teraz zrobić? Ale to jest... Ten piasek do T1 jest głupi. Alright, Dominic, come on, stay focused. Apexes and exits, apexes and exits. V4. Żwir. Żwir, beton chyba, kurwa, słuchaj. Myślałem o żółtym śniegu. Żeby go nie jeść przez przypadek. Fajny wyścig taki normalny mógłby być tymi samochodami. Fajne one są. O. Taką szybkę w tym Uno, jakby motorówką płynął. O, ty coś zepsuł. No, ścięło mnie. Ale jedziesz dalej. Ciekawe, mam coś. Miesz silnik się. Tu tyłu nie masz. Ja pierdolę. Wujek ma najszybszy, bo ma jedną wycieraczkę. To najlżejszy jest. Ja muszę teraz wyjść. Retire for box. Super. Zużycie energii bardzo wysokie. Tak, tak będzie. Dobra. Teraz. Stoję gdzieś na poboczu, czy gdzie? Stoisz na poboczu. To dobrze. A to nie wróciłeś do boksu? Przemek to chociaż wie, na którym biegu jedzie. To prawda. Oj, obrotomierz ci działa. Wspominając o wycieraczce. Nie, wiem, Wety, a... Ah,
Right, behind is pitting now. O, w tej chwili mam 4 GHz. To coś z tym, z procesorem jest. Jak 4,2? No nie, dobra, może być. Do 4,7 ci boostuje. Tak. Grafika w ogóle jest wyjebana. 0 MHz. 4 powinny 0 mV. Na grafice. Prędkość wentylatora 0, temperatura. Nic nie działa na tym, na grafice. W adrenalinie? Nie jest żadnych danych, no. No, to polecam jednak poszukać jakieś rozwiązanie, jak to ma adrenalinę usunąć. I się skupić na razie na podstawowych tych. Dobra, aż ją teraz odpalił, co ja mogę odpalić? Mogę odpalić tu przecież też, wydajność. Procesor graficzny 0%, 3%. Dobrze pokazuje adrenalin. Karta graficzna po prostu jakby się wyłączyła. Nie chodzi o to, czy pokazuje dobrze, czy działa. Adrenalin? No na to wychodzi, że tak. Dla mnie tak się pokazuje to samo, co manager zada. A gdzie ty widzisz? W której zakładce adrenaliny? Wydajność. Co bardzo zniewoliło ci się? No. Zobacz w ogóle to. Co on pokazuje? Odpalaj, gdzie ty jesteś. Okay, Dominic, you gain along the guy in front. The gap is 17 seconds. Odpalasz to? Mnie nie ma czegoś takiego. Już ciebie nie jedziesz? Nie, spaliłem silnik. Zaczął chodzić na trzech cylindrach po naprawie i... chciałem przyredukować, żeby fajerka się... Nie wiem, na co patrzę. To jest procesor graficzny z tego, z menedżera zada. Wszystko na zero jest, zobacz. Może nie zaczynamy. Ale co, zero? Wyłączyło grę. Która chodzi w tle, mimo wszystko, nie? No, rdzeń powinien... rdzeń powinien na 4 MHz przynajmniej chodzić. Ale jakby karta była spalona, to byś... znaczy nie działało, to by ci jeszcze raz się nie wyświetlał, nie? Tak sprawdź, wiesz... bo są rany, jak się da... widzę, że prawie ci się nie poprawa. No mówię, w Prime odbył sobie test pamięci. A jak to jest RAM? W sensie podkręcałeś tam coś, czy to jest standardowe, czy to... no tak, no zmieniłem na 3600 tam, nie? Megaherców. Ale on... ale to... ona jest jakby... ta pamięć jest 3600. Tylko, że w BIOSie okay, była jako 3, wybiło ją, nie? 3600 jest w profilu tym XMP, jak to się nazywa? XMP to chyba i to mocno. Mówisz Prime? Prime 9.5, tak? Tak. We're at the halfway point. To ma. Aha, bo to tam można, dobra, można jakoś wybrać pamięć. Guzik, ale ci się trochę maseczka tutaj zadarła. Jezus, nie? 15 minut, no. A to już mam naprawioną? Jak naprawioną, jak nie, masz... to się nie naprawi. To się panu. Znaczy u mnie nie widzę jej, a miałem, widziałem zagiętą. Mnie motor odmówił posłuszeństwa. Cortez, nadajesz coś na żywo? Nie. No ja nie wiem, gdzie to
Ja nadaję. No, P4, you're gaining on this guy. The gap's now 6.0. Ja nie mam adrenaliny. Wydajność. Dobra. Czyli co, to FFT wyłączyć w ogóle? We're quickest at the moment. To mi w ogóle nie rusza, błędy mi wywala jakieś. Come on, Dominic. Good stuff. Keep it coming. Hardware failure detected. Fatal error. Nie ruszył nawet? Siema. 10 minutes remaining. 10 minutes. P3, Sector 1 is quick, Sector 2 is 2/10 off the pace, Sector 3 is 0.4 off the pace. The gap behind has increased to 5.6. Taką, którą sam wykrywa i sugeruje. Z tych 3-6 zobacz, czy to samo się dzieje. No dobra. To zaraz wracam. We think you might have gone outside of track limits there. Art has just retired from the race. Zgrzebać pewnie jeszcze to. Tak, było łatwo zgrzebać z sefem w tych kontach. No ja twojego seta rozgrzebałem. No, znaczy ja nie wiem, jakie tam czasy teraz robicie, czy dużo szybciej, czy już, czy... Dużo wolniej. Dużo... Aha, no tam... Są... Ale po prostu twój balans ja mocno nie działał. Nie no, to balans to ja sobie przesunąłem. No bo to ja tak jeżdżę krzywo i nie umiem, dlatego mam taki balans do przodu. Ty hamujesz na prosto, tak? Skręcasz bez hamulca. No ja lubię tak, no. Ja tak lubię. Go, go! No, wiesz co, nie, no trail breakuje, ale delikatnie bardzo. No, mnie... Szczerze to nawet przy tym balansie takim jak przesuwam do tyłu, to... Co mi się gorzej po prostu... Track's clear. Push. Tak, z przodu, nie wiem czemu, z czego to wynika. Ale no, nie wiem, że tam na onboardzie chyba coś tam wrzucałem, no to ja tam sobie tam coś tam jadę, jakieś 5% hamulca. Kurczę, 360 fajnie można zrobić. Ten set to ten, wiesz, też działa na jakimś takim zupełnie drugie lewo z jakimś sztywnym ustawieniem i wychodziło mi tak, że no okej, okay, można właśnie pierwszy, drugi sektor zyskać,
ale za to ostatnie dwa zakręty przy sztywnych jakichś tam sprężynach i tak dalej, to w ogóle mi się auto tam nie wychodziło, nie składało i traciłem to, co zyskałem, więc... Podejrzewam, że to też zależy właśnie już bardziej pod preferencje i że nawet jak się go ciut usztywni i na przykład się przesunie wtedy balans trochę do tyłu, to że to może też wydać całkiem fajnie. Chociaż nie wiem, bo Tomek mówił, że coś grzebał, ale nie powiedział, w które lewo. Ja tam zrobiłem. Zwiększyłem sobie stabilizatory przód-tył i zwiększyłem delikatnie kambery. Właśnie... I chyba bumpy z przodu mam, bo tutaj masz na zero bumpy, jak dobrze pamiętam. A nawet nie wiem. Ja mam na jeden. To jest, wiesz, takie klikanie i sprawdzanie, bo ja tam z tej telemetrii w ogóle nie korzystam. Mhm. Pewnie miałeś kamery dobrze ustawione, bo według tego ekstrawaganzy. A wiesz co, w ogóle to... Aha, tak, ja pierwszy set w ogóle, na którym jechałem, to nie wiem, czy gdzieś tam przez Szczepana nie przechodził, to on w ogóle miał jakieś takie absurdalne kambery z tyłu, to, że w ogóle prawie że na maksa. To był set ode mnie. No, czyli wynika z tego, że można mieć kambery dowolnie i to auto i tak jedzie. Nie, bo ja miałem sekundę, na tym secie, co mieć od Szczepana, jest na sekundę wolniejszy. Aha, Od ciebie. Na twoim secie z modyfikacjami pode mnie, no to tam urwałem 40 niecałe. Fajnie, jest tak, ponad 40, także już jest nieźle. Nie, no bo ja trochę nie wiedziałem, o co chodzi z kamberami i szczerze powiem, że na tym swoim secie też próbowałem rzucać jeden stopień więcej z tyłu i no nie widziałem różnicy, nie? Po prostu. Siema. Siema. Kiedy koniec tego wyścigu? Jeszcze 4 minuty i pół. Muszę utrzymać 5 sekund przewagi nad tobą, bo mam taką karę. Chłopie, jestem okrążenie za tobą. Nie, no jesteś 37 sekund za mną. No, nie pojadę szybciej. Ty, no ruszyły wszystkie. Ale ustawiłem mu na auto po prostu. No, nie źle. Czyli źle. Chcę, że wtedy było na auto i sobie nie, ale... teraz, bo ja wtedy miałem na 3600 ustawione. No wiem, czyli teraz ustawiłeś auto, ale nie wiesz, ale teraz. Ale tak z ciekawości, ustawiłeś 3600, a ustawiałeś te opóźnienia wszystkie według jakiegoś poradnika? Nie. No to nie miało prawa działać. Bo to żeś mu zwiększył o 400 MHz, a nie ruszyłeś opóźnień w ogóle. No ale ona jest 3600 to pewnie. Zwiększyłem, ale, on ma 3000. Ale zwiększyłeś ręcznie, czy profilem XMP? No, tym tak, no to co mówisz. No to teraz kwestia... Bo tam było do wyboru, było auto, 3000 bo... albo 3600 w BIOSie, nie? Tak, to teraz kwestia tego... Infinity Fabric, jak był ustawiony i czy te ramy po prostu dobrze współpracują z tym procesorem, bo ogólnie rezony są dość wrażliwe na ramy. Z tego, co czytałem, to tak. I ten profil tych ramów może być na przykład zły dla Ryzena. Nie, no z tego, co czytałem, albo inaczej. To jest okej. Okay. No, ale to nie jest tak, że czytałeś, że jest okej, okay, tylko wiesz. Jest na liście? Ja sprawdzone pamięci? 3 miesiące temu. W ogóle jest fajny kalkulator do ramów. Możesz sprawdzić, czy twoje ramy są, wiesz, na liście w tym kalkulatorze i ustawić je do tego kalkulatora. Bo tam są profile dla różnych pamięci, wiesz, wrzucane. Aha, okej. Okay. Ja ci to za chwilę, wiesz, podam. No, spokojnie. Ważne, że ruszył ten test teraz, kurwa, chociaż. To może się okazać, że masz wszystko dobrze, tylko właśnie był problem z ramem. A komunikat do kątem menedżera można w buty wsadzić. Okej, Dominik, regaining on the car in front. The gap's now 16 seconds. Teraz też to... To znaczy kątem menedżer pytanie, czy w ogóle ma jakąś taką diagnostykę sensowną, nie? No, dokładnie. Ała.
co tam sobie Rusek wklepał, to nie wiadomo. A jeżeli on wyświetla w ogóle taką informację, to jestem ciekawy, co ten content manager jeszcze sprawdza to na no, twoim kopie. Na twojego konta. No, dokładnie. Bo on to w ogóle tam wypruwa trochę, wiesz, danych telemetrycznych ze sprzętu, nie z auta. No, pewnie tak. I content manager może być jakoś z tym sparowany. Pytanie, czy dobrze interpretuje, wiesz, te informacje. Czemu ja stoję? Silnik mi zgasł. Yellow flag. Ty, paliwa nie mam. No, paliwo mi się skończyło. A mi się skończyło? Nie, minuta do końca. Paliwo ci się skończyło? Yeah. Drugi wyścig zepsuty przez paliwo. No dobrze, że ja wziąłem 30. Tak, byłem pierwszy. Bo sam zostałem na torze? Nie, trzech was, czy czterech jedzie. A, Cortez, bo cię nie było. A na przykład ustawiłem sobie limit klatek w Privatuner na 56. I w Assetto Corsa mam 60 klatek, a w automobiliście mam 56 klatek. Tylko jeszcze zerknę, czy w Content Managerze tam chyba się da ustawić limit klatek, być może mam wstawiony jakiś. Ale mówisz o klatkach z Assetto? Tak. To on średnie podaje chyba, nie? Na koniec. Nie. Ja mówię, ja mam takie. No? Nie, ja mam aplikację FPS VR. Aha, okej. Okay. Ale już ci powiem, czy mam ustawione w Assetto, może jakieś te... Ja wczoraj ustawiałem ograniczenie w Assetto i w ogóle mi nie ograniczało. A ty mnie wywali, czy nie? Nie, ja to mam włączone w Rangie FPS. No tam mi mruga. Patrzcie, mam włączonego automobilistę i... Assetto Corsa. O, wygrałem. Jeździsz oba na raz? Gratis. Tak. Jeszcze pół okrążenia, jeszcze jeden zakręt i mnie wujek wyprzedził. A, no i znowu wypierdolił. No, on tam był nie do doścignienia, ale jakiś błąd popełnił. Najpierw na mnie czekał. Naprawiał się. Najpierw na mnie czekał, potem go wyprzedziłem, a potem się za mną rozbił. O Jezu. On mi teraz